Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie powstał w wyniku połączenia dwóch idei. My tu w Polsce potrzebowaliśmy edukacji biblijnej na poziomie bardzo zaawansowanym i myśleliśmy, jak do tego podejść. Taka edukacja rozgrywała się na Ukrainie, rozgrywa się nawet dalej, pomimo warunków wojennych, na dużo wyższym poziomie niż w Polsce. Zarówno jeśli chodzi o ilość szkół biblijnych, seminariów, jak i zainteresowanie tysięcy chrześcijan taką edukacją. Druga idea, czyli zbliżenie narodów Międzymorza, szczególnie zbliżenie Polaków i Ukraińców. Wiecie, że 24 dzień lutego to data przełomowa w naszej historii, gdy wróg napadł na Ukrainę. Wtedy Polacy okazali serce. Wtedy narodziło się na nowo polsko-ukraińskie braterstwo. W tej sytuacji historycznej wykorzystujemy to, co Bóg daje, co sprawia, i stąd ten projekt, który dzisiaj doszedł do skutku. Polsko-Ukraiński Instytut to совместное дело ukraińskich i polskich wierzących na основании Słowa Bożego, na основании общей доктрины, общего понимания учения Иисуса Христа о Церкви, о Духе Святом, о спасении. На этих основах, на этой базе появился вот этот общий проект. То właśnie Роман pierwszy powiedział nam, będąc już od kilku lat widzem telewizji Idź Pod Prąd, o tym, co stało się z profesorami, ze studentami seminariów szkół biblijnych Ukrainy, że ich budynki są zniszczone rosyjskimi bombami. Ich kadra i studenci rozproszeni po Ukrainie, po całej Europie, także w Polsce. Nie było w ogóle chwili zawahania. Słuchajcie, my otwieramy to, co Bóg nam dał. Salę konferencyjną, telewizję, miejsce spotkań. Przyjeżdżajcie. Będzie miejsce, gdzie możemy was zakwaterować, wyżywić, ale przede wszystkim, gdzie jest miejsce do kontynuowania nauki, takiej jak wcześniej w Ukrainie. Ja nadzieję, że Lublin to będzie nie jedynie miejsce, gdzie zaczną swoją robotę podobne biblijskie instytuty i больше верующих из Украины смогут продолжить свое образование. Мамы надеи, что то братерство, которого доświadczamy tutaj, polsko-ukraińskie, если война się skończy, мамы надеи, что kiedyś szybko skończy się zwycięstwem Ukrainy, to będzie procentowało dalszą współpracą, już zbudowaną na tej wspólnocie, którą teraz w trudnym czasie udało nam się osiągnąć, pomimo różnych przeciwności przecież.